sama na temat poprawnej techniki cofania. Znaczy poprawnej, mojej techniki cofania, którą uważam, że nie jest zła. Oczywiście na temat cofania ciągnikiem siodłowym. Może to być ciągnik tego typu, amerykański, ale równie dobrze może to się dotyczyć innych typów ciągników, tak jak w Europie lub obojętnie gdzie na świecie. Najpierw dwa ważne punkty te naczepia, w sumie jeden najważniejszy, czyli środek, gdzie dookoła którego naczepa się obraca. I uchwyt. Uchwyt w europejskich naczepach jest ciut bardziej zachodzi na ciągnik, a tutaj mamy na samym przodzie, ale to nie jest najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest tył naczepy. Czyli trzeba najpierw sobie wyobrazić punkt, dookoła którego naczepa się obraca. W moim przypadku, gdyż to jest tandem, naczepa się obraca tutaj, gdy cofam. W przypadku naczep z trzema osiami, środek będzie na środkowej osi, na środku tego. No różnie, zależy od naczepy. To jest ważne, żeby wiedzieć dookoła, czego naczepa się obraca, gdy się cofa. To jest taki punkt. Dobra, przejdźmy do konkretów. Najważniejszą rzeczą, zanim się będziemy cofać, w tym przypadku będę się cofał obok pomarańczowej naczepy, to ocena sytuacji, miejsce, jakie jest dostępne do cofania i kąt naczepy. Ja zawsze ustawiam naczepę tak, żeby była 45 stopni w stosunku do miejsca, w które chcę cofnąć. Bo można zacząć cofanie, ustawiając naczepę na przykład tak jak tutaj, 90 stopni, ale to będzie wymagało większego skilla i więcej kombinowania i większy stres na oponę. Druga bardzo ważna czynność, a może najważniejsza, to zanim zaczniemy cofać, dobrze się wyciągnąć, tak żeby ciągnik i naczepa były równiutko. I ostatnia ważna rzecz, to wizualizacja punktu, dookoła którego punkt obrotowy naszej naczepy będzie się obracał. Większość kierowców popełnia błąd, że obracają się na rogu ciągnika lub na rogu naczepy. Wystarczy przesunąć ten punkt o pół metra dalej, jeżeli oczywiście się da, no bo to nie zawsze jest takie ewidentne. I w ten sposób, gdy naczepa już zostanie wprowadzona na swoje miejsce, ryzyko zahaczenia czegoś po drugiej stronie jest małe. No to porównajmy dwa cofania. Pierwsze cofnięcie, punkt wyjściowy 90 stopni, drugie cofnięcie 45 stopni. Akurat to 90 stopni lepiej mi wyszło. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże poprawnie cofać. Mnie, żeby czuć się komfortowo z cofaniem, zajęło to 6 miesięcy jazdy samemu, bo człowiek najwięcej się uczy, gdy cofa sam.